Dobrze. Pani coś tu może poradzić? Nie. Żeby nas dobrze było słychać, też wezmę mikrofon. Bezunia, jesteś wielka. Jak do tej pory, jeszcze nie koniec. Na koniec będzie podsumowanie ciebie. Powiedz mi, bo mnie zastanawia, jeżeli możesz. Ewa Al-Nachef. Dlaczego? Naszef. Naszef? Aha, super, kurczę. Dobrze. Powiedz mi, Jagunia, dawno się uczysz grać? Jeszcze raz? Dawno się uczysz grać i śpiewać? To jest długa historia. Zaczęło się na początku gimnazjum, wtedy miałam jakieś 13 lat może i właśnie przyszłam tutaj do pani Agaty Jerz. Później, no, chodziłam przez 3 lata, a potem miałam taką przerwę, można powiedzieć, 3-letnią. No tak, ja pamiętam to, tak. I bardzo żałuję, że ta przerwa była w moim życiu. Później wróciłam do śpiewania i teraz przez ten ostatni rok musiałam sobie zbudować od nowa tą formę. Ale to jest wielkie i właściwie dość niespotykane, wiesz, bo śpiewasz, wiesz, jakiś tutaj metal, hard, pewnie też usłyszymy gdzieś, nie wiem, no i muzyka klasyczna, no to jest w ogóle, i to w ciągu jednego roku teraz opanowałaś to? W sumie najwięcej w moim życiu opanowałam w tym właśnie roku, tak. To może ta przerwa trzyletnia jednak była potrzebna, musiałaś wydorośleć z tego, dojrzeć. Są takie sytuacje w życiu, lub spotykam takich ludzi, którzy nas bardzo inspirują i przekazują dużo, można powiedzieć, energii i miłości. Ja spotkałam taką osobę, która właśnie mi to przekazała i w sumie to dzięki niej również też tu jestem. Ja rozumiem. Ewa, powiedz jeszcze coś o sobie. Co robisz w życiu, oprócz śpiewania? Oprócz śpiewania studiuję architekturę. Na którym roku? Teraz zaczynam trzeci i na Politechnice Wrocławskiej. A skąd to zainteresowanie? Bo muzyka i architektura, no bo ja wiem, no słabo się wiąże. Ja bym się nie zgodziła. Architektura to jest naprawdę bardzo interdyscyplinarny kierunek, na którym wiele można się nauczyć. Od matematyki. No tak, tak. Ja nie neguję tego, tylko że muzyka i na przykład, wiesz, no, metal plus architektura, no nie wiem, no, wiąże się to jakoś. Architektura i metal? Tak. Nie wiem, czy architektura i metal. Aha, to nie Dobrze, Ewa, dojeżdżasz z Wrocławia, tak? Na zajęcia. Jak to? Nie dojeżdżam z Wrocławia. Jak były teraz zdalne, to po prostu siedziałam cały czas w Łodzi i po prostu chodziłam raz w tygodniu. Wychodziłam raz w tygodniu z domu właśnie na zajęcia do pani Agaty. Co w życiu zamierzasz? No, to trudno powiedzieć, co zamierzenia mogą być. Śpiewać czy być architektem? Marzenia architektoniczne jakieś? W jakim stylu, charakter? Co byś chciała robić? Projekty, budownictwo? Szczerze mówiąc, nie wiem, co wydarzy się w przyszłości. No właśnie. Ale w takiej bliskiej przyszłości planuję ukończyć architekturę, zrobić inżynierkę i tak jak było kiedyś właśnie zajmować się trochę muzyką. Super. Jest to jednak moja pasja. Wiesz, nie zostawię tej muzyki.
nie zostawi. Ona pomaga, życiu jest piękna. Ach, w ogóle bez muzyki nie można żyć. No, zgadzam się. Dobrze, odpoczęłaś chwilkę? Czy jedziemy dalej? Idziemy dalej. Dobrze, kurczę. Stereo już wysiadł, no. No, dobrze. Nie działa, zupełnie nie działa. No nic, będziemy jakoś robić w miarę możliwości to, co mamy. Dobrze, Ewunia, to daj mi chwilkę czasu, pójdę tam coś pokręcić. Dobrze, jeszcze. A ty sobie już się przygotowywuję.